Cześć kochani, z tej strony ja, Victoriax, i to z odcinku na moim kanale, a dzisiaj ponownie interesowa kolejnego youtubera z Blockstarplanet, a tym razem będzie to chłopak, mianowicie interesowa Joyko. Jak mówiłam, nie do końca potrafię rysować chłopaków, ponieważ nigdy tego nie robiłam tak naprawdę, ale jeżeli jesteście ciekawi, jak mi wyszedł Joyko, to zapraszam was do oglądania. Okej, a więc zaczynam sobie od narysowania kształtu głowy, czyli nazwijmy to po prostu zarysem. Ja już to powtarzałam kilkakrotnie, ja nie wiem, nie umiem rysować szkicu, więc to jest po prostu zarys postaci, jaki robię, tak to będę nazywać. I chcę zaznaczyć, że jak widzicie, tutaj Dawid ma zasłoniętą twarz, ponieważ nie do końca chciał, abym był jakiś zbliżony na jego twarz podczas tego odcinka, a wiadomo, jak się rysuje, to taki, na taki mały fragment trzeba patrzeć, więc po prostu mu zamalowałam twarz, bo głównie potrzebowałam po prostu wiedzieć, jak wyglądają jego włosy, z którymi też miałam problem. Potem za tydzień narysowałam ich sama, tylko bardziej odrysowałam gotowca z tego zdjęcia, ale po prostu tak było mi łatwiej. Od razu chcę zaznaczyć pewną kwestię, bo powtarzam to chyba na każdym odcinku z rysowania. Mianowicie, ja wiem, że ja mogę jakby nie nagrywać ekranu z Ibisa, tylko sobie jakby pobrać gotowy film, który robi sam Ibis, jak się to rysuje, ale ja po prostu wolę, abyście wy widzieli te wszystkie opcje, które ja używam, wszystkie zbliżenia, jak się z tym męczę, jak przekładam warstwy, a tak to tego nie widać, to jest zwykła kartka z pojawiającymi się kreskami w zasadzie. Ja po prostu wolę, żebyście widzieli to w tym formacie, a nie w tym gotowym filmie, który robi Ibis. Osoby, które mi zawsze tego piszą, to chyba będą wiedziały, o co mi chodzi. Inną kwestią są takie komentarze, których jest dosyć mało, częściej mam je na prywatnych wiadomościach na Instagramie, czyli czy was narysuję? Guys, jest super oferta, jeżeli chcecie, abym ja was narysowała, to zapraszam was na mój serwer na Discordzie, Brianki Victoriax, ponieważ tam za milion bambusów, to jest praktycznie za darmo, w sensie to trochę tam trzeba siedzieć, żeby uzbierać te bambusy, ale da się je uzbierać, więc za milion bambusów ja was narysuję, po prostu według waszego życzenia, więc serwer Brianki Victoriax, pierwszy link w opisie oraz link w przypiętym komentarzu, zapraszam was tam serdecznie, ponieważ do kupienia są również pozdrowienia na odcinku, do nich do znajomych na blogstarplanet i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy, więc naprawdę polecam mój serwer i osoby z tego serwera również pewnie go polecają, więc zostań, zapraszam serdecznie. Okej, ale wróćmy do rysunku, bo za bardzo odeszłam od tego tematu. Od razu w ogóle miałam w głowie plan na ten rysunek. Ten plan w sumie był prosty. Chciałam narysować Dawida w bluzce Savage, czy w bluzie takiej białej, z napisem Savage, chyba tak to się wymawia, nie mam pojęcia. Ponieważ Dawid na każdym zdjęciu ma tą bluzkę, bluzę w sensie. Na odcinku z twarzą miał, bo na live z twarzą miał tą bluzę, a potem na zdjęciach, które mi wysłał, bo chciał się pochwalić, też mi wysłał, jak jest w tej bluzie. No, trochę jakby, więc musiałam po prostu narysować tę bluzę, ona była idealna. I ja w ogóle nigdy jakoś nie rysowałam bluz, w sensie nie potrafiłam sama tego zrobić, a tu wyszło mi nawet spoko. Chciałam odzorować dokładnie tak jak jest ze zdjęcia, no nie wyszło mi do końca, ale też nigdy nie potrafiłam tego narysować, bo bluzy zawsze, nie wiem, jakoś się marszczą, no jak tu ubrania, prawda? A ja nigdy ich tak nie robiłam i nie potrafiłam tego zrobić. I tu widzicie moje męczenie się właśnie z tymi, nie wiem, to się nazywa szwy na bluzie, nie mam pojęcia, niciami, które są, bo to widać, jak są jakieś zagięcia, jak się bluza marszczy. Ja tego zdalnie nie potrafię robić. To jest w sumie zasługa cieniowania, żeby to było ładne. Ale tutaj się trochę coś namęczyłam, coś mi wyszło. I powiem wam, że jestem zadowolona z tej bluzy. Potem zobaczycie, jak ona wyszła. A mi się na pewno podoba, to jest dosyć dziwne. Ogólnie czas rysowania to około 2 godziny. Jestem świetnie przekonana, że to mogła być godzina, ale ja po prostu, gdy rysuję, oglądam sobie YouTube'a i wiecie, jak ja coś oglądam, to też się skupiam w tym, co oglądam i czasami po prostu robię wolniej coś przez to, że patrzę na to, co się dzieje na ekranie, nie na to, co ja robię sama, więc tak czasami to wygląda, że ja się po prostu z tym zagapiam i czasami mam taką po prostu przerwę, że ja nic nie robię, bo szukam sobie kolejnego filmiku na YouTube do obejrzenia. To jest wspaniałe, ja naprawdę tak zawsze robię. Zniknę i będziecie mieli muzyczkę, ale jeszcze powiem, że jak widzicie, rysuję oko, z którym miałam tak ogromny problem. Ja nie umiem jakoś rysować oczu, ale ostatni czasy, jak rysowałam moje darsorki na Discordzie, które kupiły sobie rysunek, to nie było to jakieś trudne, w sensie jakoś ładnie mi to oczy wyszły, jakieś takie, no czasami mi wychodzą nawet ładnie te oczy, ale z oczami Dawida miałam taki problem i bardzo się bałam, że będzie wyglądał jak dziewczyna. Tak się bałam, po prostu, że wyglądał jak dziewczyna. Potem będziecie widzieli, jak się męczę, przykład, nie wiem, z brwiami, albo tutaj właśnie poprawiam sobie cały kształt twarzy, bo wyszło mi troszeczkę za duża i oczy wyglądały tak bardzo malutkie i tutaj sobie poprawiam to wszystko, ale na razie was zostawiam i posłuchajcie sobie super muzyczki. Thank you.
końcu mamy ten cudowny etap, jakim jest kolorowanie. Chyba z wszystkim najbardziej lubię kolorowanie. I podobnie muszę zaznaczyć, czyli osoby, które piszą mi, że ja mogę użyć sobie takiego narzędzia, które się nazywa bucket, po prostu wiaderko, którym mogę sobie zakolorować całą przestrzeń, którą narysowałam. Ja wiem, ale ja po prostu się przyzwyczaiłam do tego kolorowaniem pędzle. Lubię tam dłubać tym pędzelkiem, żeby było jak najdokładniej. Po prostu to lubię robić. I ja może kiedyś się oduczę, na razie będę się męczyła z tym, jak to robię aktualnie. No i ponownie wrócę do tego, co rysuję. Ja mianowicie tam przed chwilą poprawiałam usta, nie wiem, chyba poprawiałam, nieważne. I ogólnie z ustami miałam taki problem, bo ja, wiecie, jak rysuję dziewczyny, no to łatwo mi narysować jakieś, nie wiem, usta różowe. Bałam się, że gdy tak zrobię Dawidowi, to po prostu będzie to jak wyglądała jak dziewczyna. Naprawdę strasznie się bałam, że wyjdzie mi jak dziewczyna. Miałam taki problem z brwiami, bo strasznie miałam wrażenie, że wyglądałam jak u dziewczyny. Dawid ma jasne brwi, więc potem mu je poprawię właśnie. To jest co na razie, tylko zaraz, żebym wiedziała, jak będzie kształt mniej więcej wyglądała. I tu w końcu pomniejszyłam bluzę, tak, bo mnie strasznie irytowało, że jest jakiś dziwny kształt tych ubrań. Nie wiem. I w ogóle co do bluzy, bo jak widzicie, ona jest taka biała, ale to nie do końca jest biały. Ja zawsze mam problem z kolorowaniem, że białe rzeczy, które ogólnie powinny być białe, są najjaśniejszym białym i potem, jeżeli chcę je rozjaśnić, po prostu nie mam jak, bo biały jest to najjaśniejszy kolor i nie ma jaśniejszego koloru od niego, więc muszę się nauczyć. I taki protip dla Was, nie bierzcie idealnego białego koloru, bo tego nie widać, czy Wy weźmiecie odrobinkę szary, odrobinkę taki wchodzący w kremowy. Jeżeli wszystko dookoła nie jest białe, to nie będzie żadnej różnicy, więc taki mini protip, ja muszę się też tego nauczyć. O, no i tutaj właśnie robimy te brwi, o których mówiłam, które nie do końca brzmi tak, jak chciałam. No, przyznajmy, one nie są takie, jaką chciała, ale powiem Wam szczerze, że mi się podoba ten rysunek. Ocenić jaką to rzeczy Wam też się podoba. O, i tu poprawiam mimikę Dawida, bo mam też problem z mimiką, że moje wszystkie rysunki wyglądają, jakby były jakieś złe. Jakby były takim bad bitch. No i chciałam tutaj poprawić, no bo nie wiem, jakoś mi się nie chciało, żeby Dawid wyglądał tak, nie wiem, złowrogo. No więc tutaj poprawiłam jeszcze takie małe fragmenty. A teraz ponownie zniknę. Widzimy się na efekcie finalnym. Się efekt końcowy. Mi się ten efekt końcowy podoba. Dawid nie wygląda jak dziewczyna, przynajmniej moim zdaniem. Nie jest tak źle i wiem, że nie rysowałam tutaj uszu. To było zamierzone, okej? Okay? Bałam się, że te uszy wszystko zepsują. Bo jak się rysuje dziewczyny, to można usprawiedliwić to, że nie ma uszu, że się nie pozostawia włosami. Tu tego nie mogę usprawiedliwić, po prostu się przyznaję bez bicia taką, nie ma uszu. Powiedzmy, że po prostu to jest osoba z BSP, okej? Okay? Postaci z BSP też nie mają uszu. No więc przymknijcie to oko. Mamy tutaj piękną, bo jest napisane Savage. Chyba, nie wiem, to w ogóle G musiałam sama jakoś dorysować, więc to nie wygląda jak G, wygląda jak jakieś Savage, nie wiem, Dawid, daj mi znać w komentarzu, co tam pisze na tej bluzie. No i tak wygląda ten efekt końcowy, jak już mówiłam, mi się podoba, zgodnijcie w komentarzu, czy Wam też, oraz kogo mam dorysować kolejnego, pamiętajcie, aby być na mojego Instagrama, Wik, a ja się z tym żegnam, pa, pa!